Jeszcze raz, skąd pani dzwoni? Bo tak nie dosłyszałem. Wczoraj pan rozmawiał z pracownikiem naszej kancelarii, więc chciałam zapytać, czy pan jednak będzie tutaj spłacał swoje zadłużenie w tych ratach minimum po tych 50 zł miesięcznie? A rozmawiałem z pracownikiem jakimś wczoraj, tak? Tak, dokładnie. Z panią? Z koleżanką pan tutaj rozmawiał, natomiast potem już niestety połączenie zostało przerwane. Tak, chyba prawdopodobnie telefon się panu tutaj wyłączył, więc to chcieliśmy po prostu dopytać, czy pan będzie spłacał w tych ratach po te 50 zł. A jak koleżanka się nazywała, jak pani się nazywa? Moja kogoś Bawolska Jana, natomiast pan wczoraj rozmawiał, jest to pani Agata Famulok. Aha. Dobrze. No i co tam się stało? Coś chyba z telefonem mi się stało. No możliwe, tak, no. Tak, więc chciałam tutaj dopytać, czy pan będzie spłacał tych ratach po 50 zł miesięcznie. Ale co? No swoje zadłużenie związane tutaj z pana dwoma przejazdami. Ale jakie ja to mam zadłużenie? Jakie ja mam zadłużenie? Może pani mi przypomnieć? Coś takiego niemożliwe. A drugi z 15 grudnia 2010 roku. Naprawdę? To nic mi na ten temat nie wiadomo, no. No i jest panu wiadomo na ten temat, ponieważ to nie jest pierwszy telefon z naszej kancelarii co do pana osoby. No bo ja wiem, bo wy cały czas mnie nękacie telefonami. Kalsik tak zwany. Ale to właśnie upoważnia do tego, żeby mnie nękać telefonami i twierdzić, że ja mam nieuregulowane, jak mi nic na ten temat nie wiadomo. A wy nawet mi nie jesteście w stanie tego udowodnić. Jesteśmy panu w stanie udowodnić, bo posiadamy kopię protokołu z kontroli, które było wystawione na pana dane. A jest tam mój podpis jakikolwiek? Proszę pana, no nie mam niestety przed sobą tych opłat dodatkowych, ale podejrzewam, że na pewno opłaty zostały podpisane. Tak? Jak tak, to proszę mi to wysłać na mój adres. Znacie, jaki jest adres korespondencyjny? No panie Konradzie, w związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, każda instytucja w tej chwili w Polsce nie rozsyła dokumentacji na podstawie rozmów telefonicznych, a na podstawie pisemnego tutaj wniosku wnioskodawcy, tak? Więc jeżeli pan zawnioskuje do nas o wysłanie takich mandatów i wskaże pan, na jaki adres to ma być wysłane, to jak najbardziej oczywiście takie kopie protokołów będą do pana odesłane. Nie rozumiem. To w waszym interesie powinno być, żeby mi to udowodnić, a pani mnie... Teraz to jest prosta sprawa, pani nie nęka. Z koleżanką, jak się okazuje. Nękacie mnie telefonami po 7, po 6 nawet rano niekiedy. No po 6 rano nie dzwonimy, ponieważ nasza kancelaria nie pracuje po 6. Więc o 6 rano na pewno żaden pracownik z kancelarii nie ma takiej możliwości formalnej, by do pana dzwonić. Aha. Coś jeszcze? Tak, pytam, czy pan będzie tutaj składał swoje zadłużenie w tych ratach po tych 50 zł miesięcznie. Nie odpowiedziałam tak na moje pytanie. Niestety nie wiem, skąd wynika to zadłużenie, więc nie mogę płacić, proszę pani, za coś, co nie wiem. Że pan w takim razie napisze do nas pismo z prośbą o udostępnienie kopii protokołów z kontroli, tak? A będę coś z tego miał, jak napiszę? Proszę pana, co z tego będę miał? Pan będzie miał, że otrzyma pan swoją dokumentację i pan sobie potwierdzi, że faktycznie takie mandaty odbyły się. Takie przejazdy, tak? To mam działać na swoją niekorzyść? A dlaczego pan ma działać na swoją niekorzyść? Przecież to pan ma wątpliwości. Więc pan w tym momencie rozwieje swoją tutaj wątpliwość. Czy to jest działanie na niekorzyść? Tylko, że mój czas niestety jest bardzo ograniczony, ja... Bez jakiejś zachęty nie napiszę tego pisma. Dobrze, w takim razie niestety my będziemy podejmować wobec pana dalsze czynności. No niestety dług będzie panu rósł. A co przez te czynności mam rozumieć? Oprócz nękania teraz dojdzie do uszkodzenia ciała? Proszę pana, po pierwsze to prosiłabym o zapoznanie się z definicją nękania. Po drugie podejmowanie działań windykacyjnych w postaci wykonywania telefonu. To jest działanie windykacyjne, a nie forma nękania, bo próbujemy dojść z panem do porozumienia.
po drugie, to już o tym zadecyduje dział prawny, jaką kolejną tutaj formą prawną będzie tutaj podejmował wobec pana osoby, tak? Jakie to mogą być formy? No, ja niestety nie muszę panu z tego miejsca udzielić informacji, jakie czynności... Ale nie zagraża to mojemu życiu i zdrowiu, albo mojej rodzinie. Jeżeli będą podjęte, otrzyma pan tutaj stosowną korespondencję. Mhm. No dobrze, no. Czyli rozumiem, że na dzień dzisiejszy pan odmawia zapłaty, tak? Znaczy ja nawet nie wiem, o co chodzi z tą zapłatą. Dobrze, panie Konradzie, nie od dziś prowadzimy pana sprawę, więc tak naprawdę również nie od dziś pan tutaj nie wykazał jakiejkolwiek chęci wyjaśnienia tej sprawy. A tak jak wspomniałam, to nie jest naszym obowiązkiem udowadnienie panu, że takie przejazdy się odbyły. Jeżeli pan ma wątpliwości, został przecieżką pan ochrony poinformowany, co należy uczynić, aby otrzymać kopię protokołu, skąd też by mógł się pan z tym zapoznać. Reszta już należy do pana. Aha. Dalej nie rozumiem nic z tego. Jacyś ludzie do mnie dzwonią. Wy państwo coś, bo tutaj mam trochę widowni, wy państwo coś z tego rozumiecie? Dzwoni do mnie jakaś kobieta i twierdzi, że jakiś dług mam wobec nich. A tu się okazuje, że jakieś to mandaty są i to jeszcze nie mandaty, tylko opłaty dodatkowe z jakichś tam lat, nie wiadomo jakich wstecz. Może pani mi wyjaśnić, o co chodzi? Ale co ja mam panu więcej wyjaśnić? No nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. To pani też tego nie rozumie. To po co pani dzwoni do mnie? Ale ja rozumiem, że pan dług. Nie uregulował pan dwóch swoich... A z czego ten dług wynik? Przecież to jak... panu cały czas z pana przejazdu. Wsiadł pan do komunikacji miejskiej. Nazywacie się PKM Jaworzno? Tak, chodzi o komunikację miejską w Jaworznie. To wy jesteście PKM Jaworzno? Aha. Kupiliście, o? Za ile? Dobrze, panie Konradzie, nasza rozmowa do nikąd nie prowadzi. Jeżeli pan chce, proszę złożyć tutaj do nas pismo. A jeżeli nie, to odnotujemy pana odmowę zapłaty. Tak naprawdę i będziemy podejmować dalsze czynności. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Nie możecie odnotować, że nie chcę płacić, bo nie wiem, za co mam płacić.